Dzień dobry wszystkim, 5 listopada w piątek i tak oto dnia ubywa. Witam wszystkich nowych na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Dzisiaj wybieram się na szybki objazd po śmietnikach, bo dnia zostało mało, moi drodzy. I co tam chcę wam powiedzieć? Aha, zepsuł mi się wskaźnik od poziomu paliwa. Zawiesił się chyba. Nie wiem, ile mam ropy, ale spróbuję pojeździć dzisiaj i nagrać coś. Numer 23, zdaje się, czyli cieszyński objazd śmietników. To muszę sobie chyba przełożyć tutaj z tyłu. Odpiąć pas, położyć te kartony. Potrzebowałem te kartony, żeby kiedy wiozłem meble do klienta, dać na tył i tam sobie ładować złom dzisiaj, który znajdziemy. Pojedziemy za miasto, tam. Potem przejedziemy przez miasto na osiedle Bobrek, wjedziemy i pojedziemy za miasto w drugą stronę. Także może godzinkę nam to zajmie. Ale wiem, że tą serię lubicie, a ja potrzebuję zarabiać pieniądze, moi drodzy, więc postanowiłem się ruszyć w końcu. Wróciłem z pracy, zamknąłem o 16 sklep. Zjadłem szybki obiad i skoczyłem do auta. Jest 16.30 teraz. Po co on tu wjechał? Żeby mi przeszkadzać chyba. No i nie przerywając, nie przeciągając, pauza, to przełożę na tył i jadę zbierać jakiś złom. Zobaczymy, co będzie w paśnikach. Pauza. I tak koło przełożyłem sobie na tył paki. Nie mam jeszcze moich okularów nieszczęsnych, które, jak wiecie, starzy widzowie wiedzą, że zostawiłem je w rzece Oldzie, kiedy nurkowałem po magnes, który mi tam utknął. I w taką pogodę jak teraz, czy w taką porę dnia, ciężko mi się bez okularów jeździ. Ale postaramy się dzisiaj. No i będę musiał te okulary jakoś załatwić, bo tak, czas przesunęli, robi się szybciej ciemno. I zima idzie, więc muszę mieć okulary, żeby jeździć po nocach, po śmietnikach i tak dalej. Będą takie akcje coraz częściej, obiecuję wam. A teraz pauza i jedziemy na pierwszy paśnik. No i jesteśmy na pierwszym paśniku, czyli na tym, który zawsze ma dla mnie ofertę, bo jest zawsze otwarty. Zobaczymy, co dzisiaj. Moi drodzy, mam lampkę, taką czołówkę, dzięki za baterię. Dostałem je od Kamila, zdaje się, z Niemiec, o ile pamiętam. Nie chcę się pomylić, czy coś, pudełka same. Odpalamy lampkę, widać, coś tam widać. O, ho, ho, smutno tutaj dzisiaj, smutno. Opon, masa. Co tu mamy? Pojemnik plastikowy, pudełko kartonowe. Nawet żadnych rękawic, powiem wam, nie wziąłem. Po prostu szybko dzisiaj, szybko z domu wyszedłem i nie ma nic dla zawodowego, żadnej oferty. O, jest. Parę puszek. Mój mi ręcyma. Parę puszek. No nic. Parę puszek. Zaraz te puszki jakoś wezmę. A tymczasem przejrzymy zawartość. Słabo tutaj dzisiaj, bo było zbierane ostatnio. Nic metalowego dla zawodowego. Nie. Jakiś słoik. Obuwie. Dobra, pauzuję, moi drodzy. Tamte puszki sobie wezmę, parę sztuk do auta, jedziemy dalej. Pauza. Jestem w drugim paśniku. O, jest taka deseczka. Jakaś do prasowania. O, jest rowerek. Moi drodzy. Coś dobrego. Dla zawodowego. Bierzemy te elementy, co? Bierzemy te elementy na auto. Auto stoi tam. Jest już ciemno, jak widzicie, ale coś się zbiera. Opa! To się plastiki oddzieli. Plastiki się oddzieli. Metal zostanie. I się sprzeda, nie? To jest ciężkie. O, jest ciężkie, jest. A im cięższe, tym lepsze. O, jest. Mówiąc po amerykańsku, ledwo to niosę. Chyba spauzuję i to rzucę dwoma ręcyma, moi drodzy. Tak chyba zrobię. Ciężki element, bardzo fajny. Zostawię sobie telefon w aucie i rzucę tutaj
oburącz, pauza, moi drodzy. No i tak, moi drodzy, wtorek nie było filmu, środa nie było filmu, czwartek nie było filmu, no bo co będę wam nagrywał coś na siłę, jakieś pogadanki przy kawie i tak dalej, więc chciałem tylko wam oszczędzić tego. No a zauważyłem, że subskrypcje mi rosną, czyli to może jest metoda, co? Chcecie powstrzymać mnie przed robieniem filmów moich marnych, to subskrybujecie kanał, tak? No dobrze, dobrze. Tak, jadę przez miasto, jedziemy na drugi koniec miasta zobaczyć, co tam w paśniku, a potem skoczymy na osiedle Bobrek jedynie, bo nie chcę bez okularów ryzykować, tu korek troszkę także sprzyja nagrywaniu, tak wiedziałem, że tu będzie korek, więc troszkę ponagrywam dla was. Coś poopowiadam, tak? No trochę przeżywam taki kryzys, moi drodzy, bo... No bo tak, za mieszkanie trzeba płacić, tam jakieś inne opłaty i tak dalej, a człowiek zarabia, ile zarabia. No i powiem wam, że muszę dorabiać, po prostu muszę ten złom zbierać. Potrzebuję okulary na siłę, żeby móc jeździć rano, kiedy jest ciemno, i móc jeździć wieczorem, kiedy jest ciemno, więc te okulary będę starał się załatwić jak najszybciej. No i co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć ciekawego? No i... To jest mój show, tak? To jest mój pomysł, to jest coś, czyli cieszyński objazd świetników, to jest to, co ja wymyśliłem. Ale nie chcę się skupiać tylko na Cieszynie, dlatego potrzebuję kangurka, na którego zbieram. Założyłem zbiórkę miesiąc temu, zbiórka na kangurka, link będzie pod filmem, można płacić złotówkę, kto by miał za dużo w kieszeni. No i tam uzbierało się już ponad 1000 zł, moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za te wpłaty, dziękuję ślicznie. Jak widzicie, rękawica sobie znalazłem, takie z palcem na pauzę, stop, pauza, play, palec taki wycięty, o. No i tak jakby to się zbierało 1000 miesięcznie, to do końca roku się uzbiera 3000, a tam muszę troszeczkę więcej uzbierać, bo oni, ta pomagam.pl, oni biorą 7% z tego, także no niecałe 300 zł oni wezmą z tego. Więc będę musiał troszeczkę więcej uzbierać, żeby mieć 3000, tak? Tak przeglądam tego OLX-a, to tymi kangurkami, są tam jakieś... Mi się podoba taki Volkswagen, stary Volkswagen Caddy, albo Citroen C15, wiecie, o co chodzi. Taki Citroen C15 z budą z tyłu, diesel 1.8, albo Volkswagen Caddy, nie coś takiego. Może być Seat Inca na przykład. To są takie auta, które, wiecie, są małe, zwrotne i na osiedle sam raz. A tymczasem jedziemy na drugi paśnik za miasto i kończąc pogadankę z wami, włączymy się już na paśniku, potem pojedziemy na osiedle Bobrek, zobaczymy, co się uda nam zbierać, a jutro, aha, jeszcze program telewizyjny dla was, hipnotyzyjny chciałem powiedzieć, bo ostatnio mówiłem na filmiku o telewizji hipnotyzja, bo to jest hipnotyzja prawdziwa, a u mnie dzisiaj będzie otwarcie paczki jeszcze, bo dostałem paczkę od kanału Bastek Recycling, dziękuję ci kolego, podstawkę dla mnie zrobił. I będzie w tej paczce niespodzianka jeszcze dla was. Także zostańcie z zawodowym, będzie otwarcie paczki. A jutro, bo wracając z pracy, widziałem dużą obfitość aluminiowych monet koło w okolicy mojego miejsca zamieszkania, więc jutro rano zmuszę się i wstanę i pójdę te monety pozbierać, także będziemy jutro nagrywać zbieranie puszek. Ktoś gdzieś napisał jakąś uwagę, taki gdzieś tam, chyba pan tata tam miał film czy coś. Zapraszam na kanał pana taty też przy okazji. Czy ty też jak zawodowy, tam do kogo, nie, to był chyba jakiś inny film, czy ty też jak zawodowy zostawiasz te śmieci? Ktoś tam zbierał śmieci, nie? Otóż ja tych śmieci tam nie zostawiłem. Ja te śmieci mogę zbierać, ale nie muszę ich zbierać, prawda? Więc jutro będę zbierał puszki tam, gdzie też leżą śmieci. Dobrze, tyle, moi drodzy, witajcie. Jeszcze raz witam wszystkich nowych subskrybentów na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. To jest Cieszyn nocą, że tak powiem. Jedziemy na kolejny śmietnik za miastem, a potem uderzymy w miasto. I tam popatrzymy, co też w paśnikach ludzie zostawiają. Wybaczcie, że tak ciemno, ale niestety no, nic na to nie poradzę na razie. Pauza. Takie to nocne buszowanie po śmietnikach, moi drodzy. Tam ładny zachód słońca jeszcze się kończy. Coś mówiłem o tej mojej serii, coś. No tak, ja to bym myśliłem niby, ale ja chcę wyjść poza Cieszyń, moi drodzy. Dlatego potrzebuję kangurka, żeby pojechać gdzieś poza Cieszyń. Zapalimy sobie lampkę. Co masz w śmietniku dla mnie dobrego? O, jest coś dobrego dla zawodowego. Tylko to? Oho, oho. Słabo widać, co? Mamy suszarkę, także tutaj warto było przyjechać. Jest jedna puszka. Jedna puszka. I suszarka. Więc zabieramy.
czy nam się ona złoży, czy się nie. Złożyła się fajnie. Dziękuję, paśniku. Byłeś taki miły dla mnie, zaoferowałeś mi trochę złomu. Mamy tam rowerek, taki do ćwiczeń, dość ciężki, w częściach. Taki element. I tam był jeszcze zasilacz na tamtym świetniku ostatnim. Tutaj mamy puszkę i suszarkę. Potem pojedziemy na jedno osiedle. No i tyle, moi drodzy, dzisiaj będzie z tego cosia. Bo jest ciemno, a ja nie bardzo widzę w takich okolicznościach. Pozdrawiam wszystkich uczestników mojej burty. Wszystkich obecnych. Możecie przybywać z nalepkami. Zapraszam, jeszcze miejsca dość. Wiatr jeszcze na chodzie, więc dobra reklama dla kanału, chyba że ktoś się wstydzi. Pauza. Wiem, że tego nie widać, ale jesteśmy przy kolejnym paśniku, który jest blisko tamtego pierwszego. Latareczka jeszcze świeci. Dziękuję, to przypomniałem sobie już dobrze, że to Kamil mi wysłał baterię. Całą baterię baterii dostałem od Kamila z Niemiec. Dziękuję ci, przyjacielu. Plastikowe, jak szkoda. Czy to plastikowe, a tu książki, książeczki. To nie bierzemy, a tu jest metalowe. Jedna część tylko. O, jakaś blaszka dla zawodowego jest. O, i tu są metalowe. Metalowo-plastikowe. Tu plastiki to chyba zostawimy, co? Chyba tak. Plastiku nie zbieram. Niestety. Tylko metalowe rzeczy. A jednak coś się zbiera. Powiem wam, że lepiej jak ostatnio, tylko to jest bardzo lekkie. Nie chciałbym, żeby mi to pofrunęło. Mam nadzieję, że nie pofrunie. Ostatnio mi się ten licznik od paliwa odblokował i tam widzę, że jeszcze mam jeszcze zapas trochę. Mogę pojeździć. Jedziemy na osiedle Bobrek, moi drodzy. Zostańcie z zawodowym do następnego ujęcia. No i jesteśmy na osiedlu Bobrek. Zablokowałem ulicę przy pierwszym paśniku, ale zobaczymy, czy to w ogóle tu jest i czynne. Czy jest czynne? O, czynne. I czynne, i puste. Jak widzicie, nic metalowego dla zawodowego. Szkoda. Do następnego paśnika pauza. Jesteśmy przy następnym, ale też nic nie widać. Ja lubię tę akcję, moi drodzy, bo się ruszam, a w sklepie siedzę 8 godzin. Mało się ruszam, moi drodzy, a tutaj świeże powietrze, ruch. To mi służy. Od kilku dni nie używam cukru. Kupiłem sobie, to się nazywa, no, ta stevia. Stevia do słodzenia kawy, bo gorzkiej kawy wypić nie mogę. Też czynne tutaj jest, czynne. Kartonowo. Nic schowanego dla zawodowego. Nazwiemy ten odcinek coś numer 23, wieczorne łowy. No, są jakieś puszki. A to weźmiemy. Raz, dwa, trzy, cztery, chociaż wezmę trzy. Dobra, tam zostawię dwie. Dla tych, którzy puszki zbierają profesjonalnie. Ja mam tam worek w aucie, do worka sobie rzucę. Nie mam tu tego wysięgnika. Chwytaka nie wziąłem, więc wiecie. To co ręką sięgnę, to sięgnę. Jeżeli oglądasz ten film, a nie subskrybujesz mojego kanału, wstydź się, widzu. Bo wiecie, im więcej subskrypcji, tym więcej pieniędzy dla zawodowego na rozwój kanału. Nie chodzi, żeby to przeżreć, tylko żeby zainwestować, kupić jakiś program, żeby były napisy ładne i tak dalej. Muzyczka pod spodem. Zainwestować w ten kanał, no, jakieś nagrody. A to subskrypcje idą do góry, ale bardzo, bardzo powoli. Pauza.
Tutaj kolejny paśnik na naszej drodze, moi drodzy. Zobaczymy, co tam w nim jest i czy w ogóle otwarty. Słaba ta tareczka moja troszkę jest zamknięty, a jest coś, jest odkurzacz. Czy go widać? Jest odkurzacz. A w nim mały silnik, więc i tak bym go chyba nie wziął. Zobaczymy, co tutaj leży. Jakiś worek. Worek z ciuchami. Worek z plastikowymi butelkami i ze śmieciami. Chociaż puszkę też by może znalazł tam. Tam niedaleko następny, więc jedziemy do następnego. I jesteśmy przy następnym. Nie będę dziś jeździł po mieście, moi drodzy, bo nie mam tych okularów, nie chcę gdzieś przydrzeć, jakieś auto i tak dalej, ale obiecuję wam, że te okulary się pojawią niebawem. Czynny. Co my tu mamy? O, spora ilość puszek jest, ale też spora ilość śmieci. Może ja bym to wziął i potem sobie posegregował. Tak zrobię, moi drodzy. Pierwszy raz w karierze zabrałem worek ze śmieciami, żeby puszek z tego trochę wziąć. A posegreguję sobie w piwnicy. Można wyjść z domu i nachapać trochę złomu, moi drodzy. Można. Pauza. Patrzę, że już 16 minut film. Moi drodzy, jeszcze tam dwa śmietniki będą, trzy właściwie przed nami. I kończymy ten objazd, nocne łowy. Cieszyński objazd śmietników pod tytuł nocne łowy, czy wieczorne łowy raczej. Kartony, tutaj leży słynna już chyba zjeżdżalnia. O tam, w takiego placu zabaw, która jest do wzięcia moim zdaniem, tylko ja sami raczej nie podniosę, bo jest za ciężka. We dwóch chłopa. Co to? Jest garnuszek, jest, moi drodzy. Dobra, to mamy i uciekamy. Coś tam jest. Zawsze coś. Pani do mnie zagadała. Dobra, jedziemy jeszcze dwa śmietniki i do domu. Pauza. Nie są dwa, tylko trzy, ale ten, przy którym jestem, on zawsze jest zamknięty, moi drodzy. Ludzie się boją, żeby ktoś śmieci nie wyrzucił, ktoś z zewnątrz, nie z tego osiedla. A dzisiaj aż zapalę światło, bo jest otwarty, moi drodzy. Ale nic nie ma. Dywanik. Nie chcę, żeby ten film był za długi, moi drodzy. Jest jedna Tatra, ale nie będę po nią sięgał. Pan tutaj mieszka? Nie mieszkam. To proszę. A kim pan jest? Policjantem? Robicie syp i tyle. Ja nie będę zabawić sprzątą. Kto robicie? My robicie? Tak, my. Ja robię syp? Ja no, ja złapię, pamiętaj pan. Pan mnie złapiesz? Złapię. Tak? Tak. Ja zbieram złom. Coś złego robię? Zabieram garki, jakieś rowerki, metalowe rzeczy, a syf to robią ja tacy jak pan. Ja nie jestem tego, ale jak jeździcie, zbieracie, to nie róbcie bałaganu. Ja jestem tylko jeden, więc proszę mówić do mnie jeden, nie jeździcie. Ja mówię do ogółu. Ja mówię dla ogółu. Komuna się skończyła, nie mówi się przez ty, przez wy, tylko przez pan najlepiej. Ja mówię przez pan. No to fajnie. Złapię. No policji nie przyjęli, co? Chciało się przyjąć, a nie przyjęli do policji. Aha. Tutaj pan niedoszły policjant śmietnik zamyka, proszę bardzo. Pokażę wam. O, tam właśnie. Lepiej panu na duszy? Będzie fajna przygoda na moim filmie. No i teraz złomiarz złomu nie ukradnie. Bezpieczny śmietnik. Super. Miłego wieczoru. Polska mentalność. Sam nie weźmie, nikomu nie da. Jest przygoda? Jest przygoda u zawodowego. Trochę może za bardzo pyskaty byłem, ale denerwują mi tacy. O, ten zapnięty ostatni, a tamten przedostatni pan zamknął na klucz, także... Moi drodzy, dzisiejsze zbiory to tak. Garnuszek, takie trzy, tamten rower jest ciężki, suszarka i elementy od rowera, jedziemy do domu, nie będę tego chował do piwnicy, może te lekkie elementy tylko, a rower nie chce mi się go dźwigać, może nie ukradną, także widzieliście, jak to jest, czasami ktoś do ciebie zagada przyjaźnie, a czasami ktoś mówi do ciebie perwy, że wy robicie syf czy coś takiego, ale to nie ja robię, nie my robimy syf. Tylko my puszki zbieramy. O. Proszę,
Ja robię taki syf. Ubyło troszkę śmieci, ubyło, tak? Więc taki syf ja robię, jeżeli pan to będzie oglądał, ale nie będzie oglądał, bo skąd by miał wiedzieć nazwę kanału, moi drodzy. O, włączyło się mi ogrzewanie niechcący. Także troszkę się zdenerwowałem, wybaczcie, moi drodzy. No i parę puszek na otarcie łez. Tutaj mam ogrzewanie, mi się włącza. Jak wysiadam, to nogą czasami. A, to rzucę już tutaj. Ale fajna akcja była, nie? Trochę byłem za taki nerwowy z tym panem, mogłem tak łagodnie, kulturalnie troszkę, ale ja mi tam mierdzi, mnie ta mentalność polska po prostu. Wziął tam, poszedł, zamknął wiatę, żeby, a może ja bym tylko z tego żył, to co wtedy? To mnie sobie chleba kupię, nie? Jak tam nie wyciągnę z tego śmietnika, co by było. Dobra, moi drodzy, nie będę opowiadał dłużej. Coś numer 23, wieczorne łowy, worek ze śmieciami przygarnąłem dla tych kilku puszek, które są wewnątrz. Jadę do domu, pochowam te lekkie rzeczy do piwnicy, ten rower, nie wiem co z nim, zobaczymy, może go nie ukradną. Pauza, otwarcie paczki za chwilę u mnie, także idźcie do toalety, zróbcie sobie kawę i następny film za chwilę. Do ważenia, moi drodzy, do ważenia.